Dobry wieczór, Watuacz. Witam serdecznie w programie Dziewczyny z Fortuną i zapraszam do wspólnej zabawy. Na początek szukamy zawodu bez litery A. Myślę, że skoro mieliście z tego typu zagadką nieraz do czynienia, to będzie to typowa rozgrzewkowa zagadka, którą rozwiążecie w naprawdę szybkim tempie. 100 zł do wygrania. Już czekam na pierwsze propozycje. Nie ma co zwlekać z podaniem swojej odpowiedzi, bo jeżeli właśnie ty wpadłeś na pomysł, który ukrył się w kopercie, to właśnie ty wygrasz 100 zł, jeżeli jak najszybciej trafisz tutaj do studia. Przypominam zasady i już czekam na pierwszy telefon. W naszym programie mieć udział w zabawie. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Elektryk. Elektryk, o, też dobry pomysł. Jeszcze nie z koperty. Elektryk. Bardzo dobry pomysł. Czekam na kolejny, bo nie jest to jeszcze odpowiedź z koperty, ale jak najbardziej wszystkie te trzy propozycje, nie ma w nich litery A, natomiast Pilot. Pilot, o, dobry pomysł, jeszcze nie z koperty. Już myślałam, że tam nikogo po drugiej stronie nie ma, chociaż słyszałam oddech. A tu proszę, jednak ktoś się odezwał. Dobry pomysł, jeszcze nie z koperty, więc może w międzyczasie uda się panu wpaść na jeszcze jeden zawód bez litery. Dzień dobry. Poproszę odpowiedź. Biolog. Jeszcze raz? Biolog. Biolog, bardzo dobry pomysł, nie jest to odpowiedź z koperty, ale ciekawa propozycja. Biolog. No słuchajcie, tak to jest. Ja dobry wieczór, pan dzień dobry, bo to taka pora, że dla jednych może być dzień dobry, dla innych dobry wieczór. Mam nadzieję, mimo wszystko, bez względu na... Kościelny? Ciekawy pomysł, ale nie jest to odpowiedź z koperty. Pół tysiąca do wygrania. Gwiazdka 7301 albo 704-304-301 to dwie drogi, które prowadzą tutaj do studia. No jak mieliście okazję przekonać się do tej pory, nie ma problemu z trafieniem tu do mnie, bo odkąd rozpoczęliśmy tę zagadkę, mimo że tych zawodów bez litery A wcale nie ma wiele, trudniej jest na nie wpaść, bo zazwyczaj przychodzą nam do głowy te właśnie z literą A, te bardziej popularne, to i tak podaliście sporo propozycji. To co? Czy z kolejnym telefonem uda nam się rozwiązać zagadkę? Pół tysiąca czeka. Znacie ten zawód, który znalazł się w kopercie. Jeżeli usłyszelibyście w tym momencie nazwę tego zawodu, nie mielibyście problemu ze skojarzeniem, na czym polega ten zawód, na czym polega praca osoby, która ten zawód wykonuje. Z każdym telefonem, z każdą propozycją, no, z jednej strony jesteśmy coraz bliżej rozwiązania, z drugiej strony coraz trudniej jest wpaść na nowy pomysł, bo skoro tych zawodów bez litery A nie ma wiele, te najpopularniejsze zawody, które przychodzą nam do głowy, niestety te litery A przynajmniej jedną albo więcej posiadają. Także na pewno teraz, kiedy tyle tych propozycji się pojawiło, trudniej jest wpaść na coś nowego. Z drugiej strony, no, niewiele nam tych możliwości zostało. Jak myślimy o zawodzie bez litery A, to trudno jest skojarzyć coś nowego. Frezer, kurier, elektryk, pilot, fryzjer, biolog, położnik, kościelny i... faktycznie nie ma tej litery A, ale myślę, że za trudne. Za trudna propozycja. Kustosz, no... Bardziej mi się, to znaczy zawód wciąż istniejący, ale bardziej mi się kojarzy z minionymi czasami. Słuchajcie, zawód, który jest w kopercie, chyba się zajmuje, ale zapiszę, spedytor. Faktycznie nie ma litery A, ale za trudne, za trudne. Zostało 5 chwil. Kto ma jeszcze jeden pomysł? Jeżeli masz, udało ci się skojarzyć jeszcze jeden zawód, to gwiazdka 7301 albo 704-304-301. 700 zł do wygrania. Jeszcze jeden pomysł, zostały 4 chwile. Nasłuchuję dźwięku telefonu,
ale zaczynam mieć obawy, czy ktoś z was wpadł na coś jeszcze, no bo na tym etapie wiem, że łatwo nie jest to nowy pomysł, a z drugiej strony 700 zł czeka, tyle tych propozycji wymieniliście, więc jesteśmy blisko rozwiązania. Do tego zostały nam 4 chwile na rozwiązanie tej zagadki, a już nawet 3. Chwilę. Słuchajcie, jest szansa na 700 zł. Jeszcze teraz, ale reżyser mówi, no nie chcę czekać dłużej, więc jeżeli nie usłyszymy rozwiązania, może lepiej będzie pokazać te odpowiedzi, przejść dalej, bo czekają nas zagadki graficzne, zagadki z różnicami, więc coś zupełnie innego niż to, z czym mamy do czynienia teraz. Także też będziemy potrzebowali czasu, żeby się przestawić na inny typ zagadek. Więc jeżeli mamy sprawnie tutaj przechodzić... Dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. Dobry wieczór, producent. No pewnie, że tak, producent, słyszymy. Zazwyczaj o producencie muzycznym, ale znamy ten zawód. Gratuluję pana serdecznie. 700 zł odgrywał pan w tym momencie. Kolorowych snów.